Zbigniew N., prokurator w stanie spoczynku, jeden z podejrzewanych w tzw. aferze podkarpackiej, już bez immunitetu. Sąd dyscyplinarny zgodził się też na zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ta decyzja jest jednak nieprawomocna i prokurator może się od niej odwołać. W najbliższych dniach śledczy mają postawić zarzuty powoływania się na wpływy i przyjęcia prawie 500 000 zł łapówki. Sąd dyscyplinarny dla prokuratorów przy prokuratorze generalnym wydał nieprawomocne postanowienie o wyrażeniu zgody na tymczasowe aresztowanie prokuratora w stanie spoczynku. Prokuratorowi służy na tą decyzję zażalenie do odwoławczego sądu dyscyplinarnego. Osobie tej prokurator planuje przedstawić 4 zarzuty. Dotyczą one handlu wpływami, pomocnictwa do wręczenia korzyści majątkowej. Kwota przyjętej korzyści to około 450 000 zł. Już uprzednio odrębną decyzją sąd dyscyplinarny uchylił wymienionemu immunitet. Decyzja ta jest prawomocna.